Siemano mordy, witam Was bardzo serdecznie prosto z boiska i dziś naprawdę odcinek specjalny, bo bardzo lubię symulacje na boisku różnych wydarzeń. Siemanko Lisu przede wszystkim. Witam serdecznie. Koszuleczka Arsenalu siedzi pięknie. Tak jest. Witam. Ta koszuleczka mniej pięknie siedzi. Siema Cachu. Siema. Witam. Pierwszy raz po 4 latach. Jakie to uczucie? Piękne, ale zagrali fantastycznie. Ale powiem Ci, że wspomnienia wracają. 4 lata temu było pięknie. Tak, i teraz też będzie pięknie. Czy że też 8-2? Oczywiście, żarcik prowadzącego na początku. Już. Mordki, dzisiaj zrobimy symulację Ligi Mistrzów, ale Lisu, kto według Ciebie, jakbyś miał teraz tak wytypować, wygra Ligę Mistrzów? Słucham Ciebie i zobaczymy, czy się sprawdzi. Wrócimy tutaj. No na rozum to City się tak najbardziej zapowiada, ale jakby zrobił to Arsenal, który gra teraz fenomenalnie, super Arteta, super drużyna, to bym się nie obraził, byłbym nawet zadowolony. Myślę, że koza teraz łapkę w górę zostawił. No i co, wiesz, zwierzęta muszą się trzymać razem. Koza Lisu. Co do Mariu? Sasiu? No City, no muszę wybrać City, aczkolwiek serduszkiem liczę. Ale to jest ciekawe, bo ja też bym powiedział, że City, ale serduszkiem za Realem Madryt. A wiecie co jest największą beką? Że właśnie Real nawet w jak słabej formie by nie był, to zawsze ten ułamek zostawi, że dobra, ten faworyt, tamten super gra, fajna drużyna. Ale jest Real. Ale pamiętajcie, że oni to mogą grać strakę, ale mogą wygrać. Mam nadzieję, że tak będzie w tym roku również. A Wy pod spodem napiszcie, kto według Was wygra Ligę Mistrzów i zobaczymy, czy Wam się sprawdzi. A teraz zapraszam. Zanim przejdziemy do symulacji pierwszego meczu, zanim dowiemy się, kto w naszej symulacji wygra Ligę Mistrzów, to pragnę Was poinformować o tym, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma TOPS, a razem ze mną karty TOPS Match Attacks edycja UEFA Euro 2024. Jest to mega informacja dla wszystkich kolekcjonerów, a wiem, że Was jest naprawdę sporo, bo po raz pierwszy w historii właśnie firma TOPS wypuszcza karty związane z Euro. To mamy oczywiście UEFA Euro 2024 Niemcy. Ja teraz sobie też odpakuję, wyciągnę tutaj to, co jest potrzebne i zaraz zobaczymy, jak moja kolekcja będzie wyglądała. Zrobimy sobie też malutki tutaj opening, plus powiem Wam o jednej fajnej rzeczy związanej z José Mourinho. Tak jak powiedziałem, pobawimy się trochę w José Mourinho, który zrobił piłkarski tarot. My zdecydujemy, kto według kart wygra Euro w tym roku. Zobaczymy, czy trafi jakiegoś zawodnika właśnie z tej reprezentacji. Jeśli tak, to który będzie lepszy. Zaraz to wszystko się okaże, a Wy pod spodem w opisie macie link właśnie do tej całej reklamy. Możecie zobaczyć i możecie sami też kupić takie karty i pobawić się właśnie w piłkarski tarot, troszkę powróżyć. Paczka otworzona, co my tutaj mamy? Najpierw Power Limited Edition i tu jest kilku zawodników z różnych reprezentacji. Jude Bellingham, drodzy widzowie, w tym momencie i obok niego Cristiano Ronaldo, czyli mamy Portugalię, Anglię. Tu mamy też karty służące do gry. Mamy Portugalia, Anglia, tak? Będzie wyglądał według naszych kart finał Euro w tym roku. No ja będę trzymał w takim razie wtedy kciuki za Cristiano Ronaldo, ale bardzo chętnie taki finał bym zobaczył. Tak nam właśnie w tym momencie wywróżyły nasze karty. W takim razie ja zabieram się za uzupełnienie mojej całej kolekcji, bo naprawdę sporo tych paczek mam. Dziękuję bardzo serdecznie za przesyłkę. Będzie co robić, a Wy możecie oznaczać mnie na Instagramie, na Stories i pokażcie, co ciekawego macie, może coś z podpisem. Będę czekał. Drodzy widzowie, ogólnie sprawa wygląda tak, że losowania jeszcze nie widzieliśmy, bo nagrywamy ten odcinek w czwartek rano. Dlatego w tym momencie my zrobimy sobie własne losowanie i to jest też ciekawe, bo zobaczymy, czy pary się będą zgadzały. Tutaj przygotowałem sobie wszystko i Lisu, możesz klikać, a ten szef będzie zapisywał. Proszę bardzo, tapnij. Zobaczmy, kto będzie jako pierwszy. Kto będzie wylosowany? Bayern Monachium. Czekaj, czy nie? Nie, Manchester City. Manchester City jako pierwszy. Podgrzane kuleczka była w telefonie. Usuwamy City. Proszę bardzo, klikaj raz jeszcze. Cyk. Patrz. Arsenal. Ciekawa czyli, pora. No ja nie lubię takich. Nie wiem, czy jesteś fanem, ale ja nie lubię ciekawe, takich. Ciekawe, takie niestandardowe raczej. Takich ligowych to nie lubię, proszę bardzo. Czyli tu mamy z jednej strony City, Arsenal, a i obok nich na dole będzie PSG. A dobra, bo ja myślałem, że został ten Bayern tu wcześniej. A jednak przyskoczyło. Jest PSG, czyli kto do PSG? Puu. Oj, PSG kontra Atletico. Czyli to oznacza, że Real i Barcelona będą po jednej stronie drabinki. Kliknę raz sobie, zobaczę, co ja wylosuję. Jak Real, teraz to beka. Borussia Dortmund jako pierwszy z prawej strony.
Listu możesz kolejnego losować? Nie, przez dwa i nie, przez dwa sy. Real Madryt z BVB. Przez dwa sy. Czekaj, bo niestety nie napisał Borussii. Trzeba było napisać BVB, stary, byłoby szybciej. Już, już, już. Nie czepiam się. Real i ostatnia para, no to już wiemy. Bayern Barcelona. Piękny rewanż. Piękny rewanż. Ja bym oglądał. Jestem ciekaw, czy chociaż jedna para nam się sprawdzi w tym momencie. To byłoby naprawdę ciekawe. Przejdźmy do pierwszej konkurencji. Najpierw jeszcze chłopaki nie zmieniają koszulek. Zdecydujemy, kto będzie wybierał jako pierwszy, jaką drużynę reprezentuje. Karling, panowie, ja idę na linię. Im bliżej linii się zatrzyma, tym lepiej. Zobaczymy, zaczynasz? Komu pyknie. Dobra, możesz. Jadę. Czekaj. Obaj przekopią. Już wiem. Ty, a pytałem cię, usunąć wam jedna. Stój! Nie, stój, nie przekopię. Proszę. Ty, będzie wzór. Nie pan. Gadaj. W sumie jakby z całej trafił w moją. No, to już wiemy. Nie, to już easy. Strasznie. Czyli Lisu masz prawo wyboru jako pierwszy. Patrzcie, widzowie, ile tutaj brakło. Tak naprawdę, no, długość tego markera i byłoby idealnie na linii. Przed każdym meczem, który tutaj będziemy sobie symulować, otworzymy też paczki i ten z was, który będzie miał lepszego, czyli według mnie droższego zawodnika w środku, to w takim przewidywaniu przyszłości tarotowym, kartowym, przeszedłby dalej. Czyli albo City, albo Arsenal teraz. Zobaczymy, więc po jednym proszę. Ernest Muci, Legia Warszawa. Fabian Szar. Eren Elmali. Luka Zachowicz. Tchouameni. Van Dijk. Blind. Harry Kane. No, Harry Kane ma więcej. Jakby dodać atak i obronę. I większa wartość. No, u mnie chyba nie dopisało aż tak dobrze. Co masz? Trauner, Konate, Morata. Ile on ma? Jaką ma wartość? 10 milionów. 10 to jest prawie jak Harry Kane, ty. Verratti, Sarabia, Pau Torres, Thiago i Cristi. Więc w naszym przewidywaniu tarotowym City by przeszło dalej. Pierwszy mecz, Manchester City i Arsenal. Jako że Arsenal ostatnio strzelał karne, to karne zdecydują o tym, kto przejdzie dalej. Bo 5 karnych na głowę, myk jest taki, że nie możecie strzelić dwa razy w ten sam róg. Czyli masz lewy, górny, lewy i prawy dolny i środek. Podchodzisz do kamery, mówisz, gdzie strzelasz, jak trafisz tam, gdzie strzeliłeś, to punkcik. Okej. Okay. Albo nawet zrobimy inaczej. Jak trafisz tam, gdzie strzeliłeś, to dwa punkty, a jak trafisz normalnie, to punkt. Okej. Okay. Good luck, have fun. Zaczynaj, bo przegrałeś. Dobrze. Muszę do mikrofonu powiedzieć, żeby Ziobi mnie nie podsłuchiwał, więc pierwszą daję lewo, dół. Lewo, dół, dobra. Zaliczone. Ja wolę bez mówienia, bo zawsze patrzę, gdzie bramkarz się porusza w trakcie strzału, ale zabawmy się. Okej. Okay. A ty, to jest dobra opcja. Zamiast mówić, to pokazywać. Każdy wie, o co chodzi, tak? Tak, tak, tak. Czyli to miał być prawy górny, miał tak? Miał być, jeden no. Punkt. Ale masz. Jeden punkcik w takim ale razie. Ale trochę mnie podpuścił, myślałem, że pójdzie tam i się trochę zawahałem. Wiemy, no, o co chodzi? Nie, tak, wiemy, o co chodzi. Tak. To, tu, tu, tu. Jak się upewnił, kurde, trzy razy. Jak ty poszedłeś pół godziny wcześniej. Środek to bym to nie dał coś. Ja też bym nie dał w środek. Jeden punkt max. Chciałem mocno pod poprzeczkę. Nieczysto trafiłem piłkę i niestety mi skiełzła. Powiem tak, to są bardzo dobrzy kumple i trochę słabo tak rywalizować. Jak widzicie, widzieliście, on strzedł z bramki w ogóle całkiem, zanim on jeszcze dobiegł do piłki. Więc ja po prostu strzelę i uciszę. Okej. Okay. Publikę. Uuu, nie, no nie dał. Nie, nie, środek, nie dał mi środek, ale punkcik jest. No, jak tam jury oceniło, no to. Ale akurat jestem Team Arsenal w tym wyzwaniu, bo nie lubię City, więc. Dobra, teraz trzeci strzał. Tu. Okej. Okay. Tak, tam miało być dwa punkty. Czyli dwa te dolne punkty rogi na razie siedzą, siedzą. Razem pięć. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że znowu się nie ruszył, nie? To nie może być przypadek, ale ja sobie strzelę. Uuu, tam miało być, tak? Wydawało mi się, że widzi to, więc chciałem mocniej, bo wydawało mi się, że to widzi. Prawy dolny, lewy dolny miał być, tak? Tak? Pięknie, dwa punkty. Moi drodzy. Okej. Okay. No właśnie! Posłucham. Jak chciałem tak ładnie, okieneczko dla widza, no tyle brakło. Najlepsze jest to, że zostało ci jedno miejsce. Czy Dawid wie, czy nie, to się okaże, ale jak wie, to będzie beka. No dobrze. Jest to okazja, żeby to wykorzystać i uderzyć. Dawid tam rozklinam matematyczne. Tu, tu. Kurczę, belka! Ale szkoda! A poszedł w drugą stronę w ciemno, więc normalnie bym troszeczkę ładnie poczekał. To było. Moi drodzy, no została mi jedna,
Ale czy Ziobi o tym wie? Właśnie jestem ciekaw. Może nie. Ja, no bez szans. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby strzelić. A wiesz, co byłoby najlepsze, jakby tam stanął w rogu, no już tak, i wtedy tak, co? Ale ja się wahałem, że może na środku zostanie, może ten środek, co mi nie wyszedł, zostanie tam. Ziobi. Ale on teraz się zastanawia, patrz, taką lekką pasówę jakby miał... 50-50. Ale gostek, nie. Tak, dobrze wiedział. Kurde. City the champions. Czyli City w kolejnej rundzie. Yes, sir. No ty, tego meczu to byłbym ciekaw naprawdę. Jak by to wyglądało? Savic w Mbappe wjeżdża. Czyli PSG kontra Atletico. No Lisu wybrał Atletico. Proszę bardzo, rozdaję wam po paczkach. Otwierajcie, zobaczmy, kto w naszym przewidywaniu tarotowym przyszłości byłby w następnej rundzie. Karnicznik. Braid White. O. Sieśko. Ile kosztuje? 6,5 miliona. 6,5 miliona. Alaba. Kolego. No to nie ta para niestety. Ucian. 4,5 miliona. O, tutaj coś złotego. Ultimate. Andres Iniesta, jak to? Czyli no, takie legendy też mogą być, okej. Okay. Piękna sprawa. 12, ale ładna karta. No, popczam. Oj, ale piękna. Z włosami jeszcze. Giesula. 4 miliony i Rodriguez 5,5. Czyli nikogo z Atletico nie miałeś? Nie, i nie stał mnie najlepszy. Iniesta za 12 baniek tam było? Tak, 12,5. 12,5. Václav Jemelka. Okej. Okay. Thuram. Marcus Thuram, 7. A to kto to? Już ci mówię. Golden Rasmus Højlund, 9. 9 banieczek, czyli tańszy. Nicolas Stanciu. Mhm. Jesper Lindström. Oj, ten, który miał taką sytuację, że uhu. Serio? Ano? Josip Sutalo, Gianluca Samacca i Laszlo Klein-Heisler. Więc w naszym przewidywaniu kartowym awans po stronie Atletico był tym razem. Myk jest taki, drodzy widzowie, że mamy tutaj Dawida. Dawida i jednego z uczestników. I ty po prostu masz zadanie być teraz najszybszym człowiekiem na świecie i zdążyć. Lisu biegnie do piłki i musi go przelobować. Także lobik za Dawidem, a Dawid, nie wiem jak to zrobisz, ale mam nadzieję, że ładnie wyjmiesz jakąś, bo to jest taki... Fajne. Ty biegniesz z 16, on ma na 20 metrze, tylko musi się wrócić po piłkę. Na gwizdek. A po tej stronie? Tak? Oj. Jest, Tunia! Poszła. Ciężko, no. Dobre! O, typki! No właśnie, chyba nie możesz się zatrzymywać, bo on zdąży wtedy na bank. No tak, ale no. Muszę jakby jakoś ustawić nogę, nie? O nie! Biodro mi wypadło. Czy to była prawa noga Griezmana? No właśnie, jak się zatrzymasz, żeby się ustawić, to on zdąży, a dlatego trzeba tak uderzać od razu. O, ledwo gwizdałem. Ma to! Siedzi. Ma to! Tak jest! Dawaj, Ziobi. Masz go, Ziobi! Masz go! O, tak jest! Nie! Dlaczego? Od poprzeczki od dupy. Fajna. Siedzi. Tak! Ładna. Czyli PSG w półfinale. Także nieprzypadkowo tak się zdarzyło, że Cachu w takiej pięknej koszulce. Ja też mam piękną, wcale mi nie przeszkadza. Ja się boję teraz jednej rzeczy. Że ten gość specjalnie to przegra. Dajcie mi tu okularki. Czy wyglądam, jakbym się przejmował zarazkami? Nie możesz, ej. Ale widzowie, ocencie, czy on nie zrobił tego specjalnie, jak przegra. Absolutnie. No, dam ci wszystko. W ogóle, czekaj. Dam ci wszystko. Proszę, zobaczymy, kto ma lepszą kartę. Na razie róbmy sobie tutaj przewidywanie. Będę się starał, jak najlepiej potrafię. Malen 6,5. Dominik Szoboszlaj 7,5. Arnautowicz 10. Ładna karta. Ładna karta, złote Lindström 5,5, Harry Kane 12,5, tym wygram. Barisic 5, Bastoni 8, Nego 4. Okej. Okay. Czyli... Harry Kane 12,5. Tak. Najlepsza karta. A u Ciebie? Troszeczkę gorzej, ale jest Andersen, jest Kamavinga, więc jakby... Bo realem, tak, to miałby szkoda, punkcie. Szkoda. Patrick Schick, Vlahović. Ile on kosztuje, pokaż. Vlahović. On kosztuje w tym momencie 10,5. 10,5, okej, okay, spoko. Czyli niedużo, a złote są fajne. Spoko. McTominay 6,5, też jakaś specjalna chyba. Tomaszek, Ondrej Duda, nasz kumpel z nagrywek. I
Felix. Więc... Czy tam Malena nie miałeś na początku? Czy Cachu miał Malena? Nie miałem. Cachu miał Malena, patrz, mieliście odwrotnie. Popatrz, jakby był Malen, to Borussia, a Kamavinga Real Madryt. No, więc u mnie najlepszy zawodnik to Blachowicz, 10,5. Czyli w naszym tarotowym przewidywaniu Real by tutaj przeszedł, tak decydowały karty. Ale Cachu się postara najlepiej jak potrafi. Żeby Real awansował. Myślę, że energia wskazuje na to, że Real tutaj na swoim poziomie. Z ostatnich tygodni. Myk jest taki, drodzy Państwo. Gra się kamień, papier, nożyce. Ten, który wygrywa, biegnie po piłkę, jest napastnikiem. Ten, który przegrywa, jest obrońcą. I wjeżdżacie sam na sam, po prostu. Dobra. Proste i logiczne. Do dwóch strzelonych. Możemy się umówić. Okej, rozumiem. 3-4. Szybko poszło. Jak Marco Reus. Tak jest! Szybko poszło! Moi drodzy, bał się wejść 1-1. No co ja wam powiem? Zlekceważył. Ala Madrid! Ups! 1-0. 3-4. Panie sędzio. No nie, no chyba sobie żartujesz teraz, stary. Proszę jak Państwa, proszę widzowie, bardzo. Widzowie, proszę go zweryfikować w komentarzach. Proszę bardzo. Nie zrobiłem tego nie, specjalnie. Nie, no weź. Nie zrobiłem, serio. 3-4. 3-4. Mendo! Mendo! Uraj to, proszę! Słupek! Tak jest, czyściutko! 3-4. Dobra, to jadę! Nice! Nie! O nie, jaki załamany, widzicie to? On płacze, nie płacz! Co się stało? Ale się załamał. Gratuluję, dobrze to zrobiłeś. Ale jest smutny, że Real odpadł, co jest? Drodzy widzowie, ja nie będę komentował tego, co się wydarzyło przed chwilą, jeśli chodzi o to, co zrobił Cachu w koszulce Realu. Zostawiam to wam w komentarzu. I co teraz się wydarzy? Dałem z siebie wszystko. Tak, było widać, no stary, aż się spociłeś. Proszę bardzo, którą chcecie? Barcelona, Bayern. Dobra, mamy Harry Maguire, najlepszy stoper w Europie, 7 milionów. Tomasz Sołcyk. Dusan Tadić, 8 milionów aż tutaj na tych kartach, okej? To jest też ładna karta. Patterson, bardzo ładna karta. Graduated Gem. Ojojoj, z podpisem w ogóle, ty, legenda. Co jest? Elegancka, no. 9,5 miliona. No ale z podpisem? Robin? No, Robin. Jakby był Arsenal. Eriksen, też fajna karta i też fajne... Cała czarna? Tak. Dragusin. I Pawlenka, no dobra, no, na koniec. Ja myślę, że karta z podpisem to powinno być w ogóle... Koniec nie 9,5 miliona, ale ja bym tak... Nie, no karta... Jeżeli on będzie miał tą samą wartość, to uważam, że wygrałem. No pewnie, jeżeli nie. Będzie miał wyższą, no to... Też jestem za tym, że karta z podpisem to karta najdroższa. Marco Grujic. Armando Broja. Depay, 10. A i nie Barcelona już niestety. Griezmann, 11. nie Barcelona, dwóch ex-Barcelonczyków. Castan. Bożenik. No nie, ja myślę, że Ramos. No że win. Piękna ona jest. Ej, naprawdę, ta karta jest super. Widzowie, myk w tej konkurencji jest taki, że Dawid turla piłkę po ziemi, jedna z nich się odbije i ta, która wypadła, tą strzela albo Lisu, albo Cachu. Po dwa strzały na głowę, zobaczymy jak wyjdzie. W ogóle polecam, jak macie więcej piłek, to popróbujcie sobie. Fajna zabawa jest przy tym. Także trzymam kciuki za Bayern. O, jedna, no chyba ta. Aj, ale Dawid prawie ładnie poleciał, ładnie. Ale najważniejsze, że co? Że w sieci. Nagle zaczął strzelać w tej koszulce. Przypadek. Tu by się Kimmich sprawdził dobrze. No. Harry Kane. Oj, fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Fajna, co? Fajna nawet, nie? I co, podoba ci się? Przyjemna, fajna. Podoba ci się? Fajne wyzwanko? Fajne. Patrzcie, widzowie, jacy kumple od razu. Widzicie to? Dajcie tam w komentarzach coś od siebie. Widzieliście to z waszej perspektywy jeszcze chyba lepiej? Szczerze, przez chwilę wyglądało, jakby się miała dokręcić. Ale to by była bramka roku. Masz go! Ja pikole! Joshua Kimmich. Jakoś mi się lepiej na serduszku zrobiło. Mi też, bo Realu nie ma. Przypadek?
przypadek. Proszę bardzo, panowie, losujcie, zobaczymy, co tu będzie. Szlager. Mhm. Konate. Co masz jeszcze? Czyli 1-0. Kevin De Bruyne. Ale ładna. Ładnie, kapitan. Ładnie. No lepiej się nie dało, chyba szczerze. Marin, Alaba, Di Marco, Unal. Okej, okay, czyli KDB. Idealnie siadł. Co, szczerze powiem, że nie mam za bardzo z czym odpowiedzieć. Rice, Eriksen to jest chyba najlepsza karta, którą mam. Tam jest Pepe? Jest Pepe, ale realuj. Pepe wiecznie młody. Savić, Scalvini, Livakovic i Vargas. Czyli najlepsza karta to ta. No nie dość, że z klubu, to jeszcze no i tak top zawodnik. Nice. W półfinale sprawa wygląda tak. Zobaczymy, kto ma lepsze strzały. Myk jest taki, że gracie sobie piłką od ścianki, drugi kontakt to jest wysunięcie, trzeci to jest strzał. Tutaj się trzeba zmieścić, raz prawa, raz lewa noga. Zobaczymy, proste, ty jakby klono przeskoczyło. Takie trochę pod ciebie ćwiczenie, widzę, że ty byś chciał tutaj. Brawo, ajajaj, ładnie wyjął. Soczysty strzał, ale brakło precyzji. Ło! Kurczę. No nie! Padła od pleców. Krzynówek, to był tak młotek taki z lewej nogi, no krzynówek. Koszmar bramkarzy, nie? To jest takie coś, że... No to zrobisz, no. Brawo, ale broni teraz. Ale szło fajnie. Bardzo słaby strzał w moim wykonaniu. Dobra, prawka. Gorzej nie będzie chyba. Pu. O kurde. Ty, czegoś ma formę dzisiaj. Gulp. Kylian Mbappé. Der Klassiker, drodzy widzowie, w półfinale. Możesz sobie wybrać. Ale to. Żeby nie było. Odpakujcie, zobaczmy. Pokaż, szefie. Czyli szukasz zawodników Borussii, a ty Bayernu. Tak. Nie znam aż tak dobrze kadry, ale... Bonucci, Sieśko, Kenia, Mitaj, Carrasco, Gosens, Armstrong. Czyli najdroższy kto? Któryś z tych tutaj? Chyba Bonucci może? Tak, Bonucci najdroższy. Dobra, czyli tak u ciebie? Zachowicz, Kunde, Van Dijk na kapitanie. No, ile kosztuje? 8,5. Schick, no i moi drodzy Christian Eriksen i uwaga... Podpis Xaviego, ty. Karta Xaviego z podpisem. Mitaj, czyli ten. Pokaż jeszcze raz ładnie tutaj dla widza. Oj, piękno, no to... Czyli mielibyśmy finał Bayern-PSG? Tak. Ciekawe dosyć. Drodzy widzowie, nie wiem, czy pamiętacie, ale miałem problem z piłką z Jabulani. Nie mogłem jej używać, była zepsuta, więc w tym momencie pozdrawiam Daniela, który pomógł to ogarnąć, naprawić. Dzięki temu ta piłka będzie nam służyła jeszcze długo, mam nadzieję. Oryginalna piłka Jabulani z 2010. On się nie mógł doczekać. Żebyście się patrzyli na swoje kobiety tak jak ja na tą piłkę. Ale patrz jeszcze, jaka jest ładna, nie? Ona jest naprawdę ciężko dostępna. Zobaczymy, co się będzie działo. Już wam tłumaczę, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o najbliższą konkurencję. Po pierwsze, mamy strzał Jabulani z 20 metra. Po drugie, biegamy później od razu na rzut karny. Po trzecie, podanie z boku bramki z pierwszej piłki strzał. Po czwarte, także naprawdę podanie tutacz. I ostatnia rzecz, wracamy sobie tutaj po piłkę do sam na sam. 5 strzałów. To jest półfinał, więc się musi dziać. Ile wpadnie więcej, ten przechodzi. Powodzonka. Let's go. No nie. Skręciła czy nie, Dawid? Biedny Dawid. Oj, ale dobrze to zrobił. Jesteś, Stasiu? Tak. Ładnie jest pierwszy. Po rękach, Dawid, nie? Dawaj, Ziobi. Tutacz. Raz. Fajno. Dobre! Dobrze. Dobre, Ziobi. I sam na sam. Czyli dwie trafione i jedziemy sam na sam. Dawid, meczóweczka. Aj, wyczekał. 3. On nie podchodził do mnie, więc musiałem. A z tej Jabulani jestem zadowolony, bo jakby za lekko trochę ją strzeliłem. Dobra, na dzisiejszym odcinku mam pierwszy raz styczność z Jabulani, więc chciałbym dobrze rozpocząć przygodę z tak fajną piłką, ciekawą. Chłopaki przynajmniej opowiadają, jarają się. Nie wiem, czy to się uda. Może tak bardziej? Kurcie. Ale ona leciała, tak według mnie falowała trochę. Po paluszku lekko. Po palcach? Jesteś, Lisu? Jestem.
trochę za poczekasz, blisko. Poczekasz, minie 16. Oj! Zegar. Tutaj. Siedzi. O, po rękach! Sam na dwa? Sam. Nie ile czekałem, że spadnie. Dwie bramki. Ty kurde, jakbyś to trafił. Ale szanowałbym bardzo. Nie, no ja chciałem Aurim strzelić. Drodzy widzowie, czas na wielki finał Bayern kontra PSG. Dajcie znać, bo już mieliśmy taki finał Ligi Mistrzów. Czy pamiętacie, jakim wynikiem się zakończył? Cachu, możesz wybrać. Zróbmy przewidywanie, klasycznie. Kevin Cachu. Danso. On chyba lubi tańczyć. Tak. Mike Menio. Morata Trup. No nie. Sergiej Milinkowicz-Savić. Hero. Jan Oblak. Okej. Okay. 8,5. Cristiano Ronaldo! Ale piękna karta. Kostek. Wyobraźcie sobie, jakby to było z podpisem. Ojej! Mocne. Czyli Cristiano 11 baniek, dobra. No, chyba nie mam jak na to odpowiedzieć. Mam Ake, mam zimę, bo mamy zimę. Hehehe. Co tu jest? Bonucci, jakaś jedna z lepszych też kart. McGinn, Ilić, Ramadani. Trossard i Pepe. I Pepe. Ty znowu Pepe. Ej, dzisiaj masz. Gdzie jest Trossard teraz? W Arsenalu. W Arsenalu, okej. Okay. Pepe. No i Pepe, no Portugalczyk. Czyli według kartowego tarotu i według tego, że tutaj Cristiano Ronaldo pięknie nam się trafił, to wygrał Ligę Mistrzów by Bayern. Wygrałaś Zodiakara Cachu. Wielki finał, więc czas na coś najtrudniejszego. Dawid na bramce, płachta za nim, 5 strzałów. Panowie, kto przegrał? Ty, tak? To zaczynasz. Powiedziałbym powodzenia, ale masz koszulkę PSG. Kilian! Kaszanka! Musisz widły. Oj, żartowałem, oszukałem go. To był żart. No ty, otarło się. Nie wiem, czy nie otarło drugi słupek. Tak jest, ale oszukał. Gdzie ty biegniesz, Gostek? Nie. Czerwona. Czyli jedna wpadła. Padał Zatorski. Jedna. Miałem mówić, że raz. Miało być raz, a jest za. Ale chyba lepiej to tak uderzać właśnie. Siedzi. Widły zdjęte. Ale trzeciej tam nie dasz, Cachu. Po długim. Tak. Ja na nogę! Tak czułem. Bayern wygrywa Ligę Mistrzów. Leciałeś na tą piłkę, jakbyś chciał ją zjeść tak fajnie, chłopie. Serio, zajebiście to oglądało. Dotarliśmy do końca tego odcinka. Drodzy widzowie, w tym momencie wiemy, że w naszej symulacji Ligę Mistrzów wygrywa Bayern Monachium w finale z PSG. Dawid, kto według ciebie wygra Ligę Mistrzów? Już tak nie według symulacji, tylko normalnie. Znaczy ja bym celował jednak ten Bayern. Bayern? Bayern. Czyli Dawid jest team Bayern, zobaczymy komu się sprawdzi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Panowie, dziękuję bardzo serdecznie za odcinek. Thank you so much. Widzimy się kolejnym razem. Oczywiście zapraszam na kanał Dawida, na kanał Lisa, na Instagrama Cacha, na Instagramy nasze. Wszystko macie tutaj. Widzimy się następnym razem i piszcie, kto wygra Ligę Mistrzów według was. Wrócimy tutaj po finale. Au revoir. Nara. Bye.